Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczcie, co dla Was przygotowałam. Będzie to zestaw z serii Play-Doh, czyli dokładniej będą to narzędzia Miki i jego przyjaciół. To uwaga, uwaga! Cały zestaw mam już rozpakowany. W środku były aż 3 tuby z ciastoliną Play-Doh. W dodatku, jakie w środku są piękne ich kolory. Ale słuchajcie, ile tu jest narzędzi do wykorzystania. Sami popatrzcie. Ja już jestem ciekawa, co mi tu z tego wyjdzie. O, nawet tu są takie z mini, widzicie? Ale super! Tak jak mówiłam, w środku jest wiele ciekawych narzędzi. W końcu wszystko nam się przyda. Ja już jestem ciekawa, zobaczcie, tego chyba zacznę właśnie od tego pierwszego elementu, bo tu są ślady stóp, widzicie? Fajnie to będzie wyglądać. Do rozwałkowania mojej ciastoliny użyję, zobaczcie, wałka, bo jak widzicie tutaj na początku, tak średnio się to rozwałkowało. No to proszę bardzo, weźmiemy wałek, sprawdzimy, czy teraz pójdzie lepiej. Pięknie, robi nam się coraz więcej miejsca, ale to w końcu ważne, bo do tego nam się przyda naprawdę sporo miejsca. Jak chcę zobaczyć te ślady po stopach, to robimy więcej miejsca. Na ślady po stopach już jest przygotowane. Czas teraz użyć mojego narzędzia. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Mocno przycisnę tu wszystko. Do mojej ciastoliny. Słuchajcie, coś się pojawia, ale fajnie. I ślady od razu widać. Nic się przed nami nie ukryje. Słuchajcie, co najważniejsze, brakuje nam przecież Mikiego. Tutaj chyba póki co są tylko jego uszy, ale zaraz, zaraz. Pod spodem schował nam się Miki, widzicie? Możemy go sobie odcisnąć z ciastoliny. Oczywiście, jak wiecie, skoro jest i Miki, to może nam zabraknąć Mini. Dla niej jest przygotowany taki słodki różowy, powiedzmy, że stempelek z kokardką, a pod spodem, jasne, nasza Mini we własnej osobie. To popatrzcie, wybrałam już ciastolinę do stworzenia Mikiego, ale wiecie, co jest najlepsze? Że tymi uszkami możemy udekorować nawet nasze tuby od ciastoliny. Zobaczcie, idealnie nam tu pasują. Możemy je sobie w ten sposób zmieścić i albo tak śmiesznie je zostawić udekorowane, albo właśnie na tym wierzchu od tuby zrobić nasz stempelek. Rozwałkujmy teraz naszą kolejną ciastolinę. Dobra, wałkujemy, wałkujemy. Musimy zrobić więcej miejsca na nasze stempelki. Zobaczymy, czy też nam takie ładne wyjdą. To sprawdzamy nasz pierwszy stempelek, tym razem z Mikim. Uwaga, uwaga i ciekawe, czy się udał. Ojejka, widzicie? W ogóle nie widać Mikiego, powstało mi tylko takie kółeczko. A wiecie czemu? Bo musimy spróbować odcisnąć Mikiego na tubie Play-Doh. Zobaczcie, na samym wierzchu tuby ułożyłam już potrzebną ciastolinę. Teraz użyję moich magicznych uszu Mikiego.
No i gotowe, widzicie? Mam już podobiznę Mikiego. Czas teraz na Mimi. I to samo zrobimy z naszą Mimi, widzicie? Uszczy już przygotowane, ciastolina ułożona, to można zaczynać. Tak wygląda moja Mimi. Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ skoro jest to zestaw jeszcze dla przyjaciół Mikiego, to... No właśnie, kogoś jeszcze nam tu by brakowało. Mamy tu Kaczora Donalda i Daisy. Spróbujmy sobie teraz wykonać naszego Kaczora Donalda. Zobaczcie, ja tu użyję trochę więcej ciastoliny. Widzimy, tyle powinno nam w zupełności wystarczyć. Teraz ładnie zamykamy, mocno go dociśniemy i sprawdzimy, czy się nam udał Kaczor Donald. O tak, zobaczcie, jaką ma uśmiechniętą buźkę. Powiem Wam szczerze, że ten Kaczor Donald jest znacznie bardziej wyraźny, niż to było w przypadku Mimi i Mikiego. Dlatego muszę przyznać, że Kaczor Donald póki co najbardziej mi się podoba. Kaczora Donalda już mamy. No ale czas jeszcze na Daisy. Dobra, uwaga, uwaga, znowu nakładamy trochę więcej ciastoliny. Zamykamy, mocno przyduszamy. I... ta-dam! Jaka ładna Daisy wyszła! Super! Ależ ona ślicznie wygląda, widzicie? Możemy się za chwilę pozbyć nadmiaru ciastoliny i sprawdzimy, kto wyszedł mi lepiej, czy Kaczor Donald, czy Daisy. W zestawie mieliśmy też taki oto nożyk, za pomocą którego odetniemy nadmiar ciastoliny. Teraz zobaczcie, ja już od razu muszę powiedzieć, że mi jednak bardziej się podoba Daisy, bo ona jest tak jakoś, nie dosyć, że jaśniej wygląda przez tą ciastolinę, to jeszcze widać te szczegóły. No a u Kaczora Donalda troszkę mniej je widać, dlatego ja wybieram Daisy. Patrzcie, w zestawie mamy też dodatkowe foremki. Ja tutaj na przykład mam takiego motylka, którego za chwilkę wykonam z mojej zielonej ciastoliny. Uwaga, uwaga, przykładamy foremkę. Mam nadzieję, że mi wystarczy tu miejsca. Chyba tak, dobra. Okej, mocno przyciskamy, żeby pięknie nam motylek wyglądał, żeby nic mu nie brakowało. O, wydaje mi się, że jest wystarczająco mocno teraz przyciśnięty. Odczepiamy. Oj, naprawdę był mocno przyciśnięty. Zobaczcie, jak teraz wygląda. No i sprawdźmy, jak nam wyszedł sam motylek. Wow, super! Bardzo ładnie wygląda. I motylek też już jest gotowy. Możemy go sobie nawet czymś ozdobić, jeśli mamy na to ochotę. Ja stwierdziłam, że zrobię mojemu motylkowi takie małe kropeczki. Będzie wyglądał troszkę weselej. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę warto odstawiać czasem takie figurki, które sobie tworzycie właśnie z ciastoliny, po to, żeby tak weselej wyglądały, a nie tylko sam kontur. No dobra, to uwaga, uwaga, kończymy teraz nasze dodatki. I jeszcze Wam pokażę jedną niespodziankę. Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodoba. Motylek zrobiony, zobaczcie, teraz wygląda jeszcze lepiej, bo tak nagle nabrał, słuchajcie, dodatkowych barw i wygląda wesoło.
W naszym zestawie znajdował się także Pluto. Popatrzcie, ależ on jest słodki. Ja ogólnie bardzo go lubię. Mam nadzieję, że Wy również. Tutaj, co prawda, możemy go użyć sobie właśnie do takiego krojenia, bo jeździ on na takim kółeczku. Na pewno się on nam przyda, jeżeli będziecie chcieli oddzielić na przykład jakąś część ciastoliny. To sprawdźmy, czy nasz Pluto poradzi sobie ze swoim zadaniem. Uwaga, rusza! O tak, spójrzcie, bez problemu sobie poradził. Ładnie nam przeciął ciastolinę. W każdym kierunku właściwie może to zrobić. Przetniemy ją sobie jeszcze na pół, ale fajnie. W dzisiejszym odcinku pokazałam Wam zestaw z serii Klub Myszki Miki. Tym razem można było stworzyć różne piękności. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać. Pamiętajcie też o kciukach w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z Mikim. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!